Siemanko, z tej strony MDziak i dzisiaj zagramy sobie w totalnie nową serię. A dlaczego nową? Zaraz wam wyjaśnię. Pokrótce, format komputera i zapominanie o niektórych plikach to nie polecam, bo nie przeniosłem zapisu świata z tamtego, nie wiem jakby to nazwać. No nie, co to jest? Nie przeniosłem zapisu świata po prostu. I straciliśmy cały świat Cave World Minecraft, czyli kolejna seria, która nawet w miarę się układała i umarła. Ale nie ubolewam nad tym. Prawie całe swoje życie, jak tylko znam Minecrafta, szukałem paczki. Szukałem paczki, która jest na najnowszą wersję. Szukałem paczki, która będzie wreszcie udogadniać mi życie. I znalazłem ją. Mnóstwo nowych mobów, nowe biomy, totalnie nowy generator. Nowe rudy, wszystko nowe, kuźwa. Za levele, zobaczcie, pod L jest level up. Jeśli zbiorę piąty level, to będę mógł sobie odblokować, że za levele będę mógł sobie kupować takie ulepszenia jak, nie wiem, szybsze bieganie, jakieś takie umiejętności. Ludzie, tu jest tak genialnie. To jest tak genialne. Jakby ktoś się pytał, z jakiej dupy wytrzasnąłem tak świetną paczkę, to zajrzyj... To sobie muszę jako pierwsze wyłączyć. To zajrzyjcie sobie po prostu do tego. Do pingwina. Do Stewka. Stew wrócił ostatnio do Pingwin Paka. Trzeci odcinek nagrał, jak ja to nagrywam teraz. I to on znalazł tą genialną paczkę, a ja mu tylko za nią dziękuję, bo po prostu szukałem takiej paczki bardzo długo. Jest na 1.12.2, czyli no logicznie patrząc na to najnowszą wersję Minecrafta, bo 1.13 wyszło niedawno, więc nie liczę na to, że będę miał paczkę na 1.13, ale wow. Po prostu wow. Just wow. Nie jestem pewien, czy wziąłem sobie dodatkową skrzynię. Chyba nie wziąłem. No trudno. Tutaj są takie udogodnienia, jak na przykład właśnie to. To jest starting house, czyli mogę sobie wybudować domek na początek. Tam będę miał podstawowe narzędzia, TP, TD. I myślę, że osiedlimy się byle gdzie, bo wiecie... To jest paczka, w której trzeba eksplorować, a nie się zastanawiać kuźwa nad tym, czy... Kurde, tylko jaki domek? Czy ja sobie coś zbuduję, czy nie? Nie, to nie jest coś takiego. Tutaj to jest kwestia... Tutaj to jest kwestia po prostu eksplorowania. Eksplorowania, ulepszania się i jeszcze raz eksplorowania po prostu. This is MJack's house. Jak śmiesznie. I zobaczcie. I tutaj mam podstawowe narzędzie już, które mogę sobie od razu wziąć. Oczywiście to też wezmę, bo to jest bardzo ważne. Już mam od razu podstawowy jakiś ubiór. Mam troszkę jedzonka, mam co zasadzić. Pochodni trochę mam. No, po prostu zestaw idealny. Sam dla siebie pograłem dzisiaj na tej paczce 15 minut chyba. I naprawdę, uwierzcie mi na słowo, ta paczka jest genialna. Po prostu jest genialna. No nie da się tego inaczej nazwać. No jest genialna, nie da się, po prostu ja nie potrafię przy niej wytrzymać normalnie 5 minut bez jakiegoś zachwytu czymś, naprawdę, serio. Grałem 15 minut i już jakieś itemki rar zdobyłem, które kurde dawały mi jakieś dodatkowe serduszka. To jest naprawdę taka masa nowych rzeczy, w ogóle po co ja sobie zbieram wełnę na łóżko, skoro ja tutaj mam. Patrzcie to, patrzcie ten biecyk. Ej, no co jest? Halo, piecyk. On powinien tak strasznie szybko przepalać. Nie wiem, coś się z nim popsuło. U Stułka też było tak na odcinku. Że on nie przepalał tak szybko, no ale no cóż. I tutaj na przykład, tak jak mam dom, to se mogę walnąć pod C, nie, pod B. Pod B, checkpoint mogę se walnąć. Mogę go sobie nazwać domek. Tutaj mogę sobie wybrać jakiś kolor ładny. Na przykład, nie wiem, taki typowo lisowy, mój ulubiony pomarańczowy. O, na przykład taki.
Tutaj mogę coś tam ustawić, czy to jest, nie wiem jakby to nazwać, no jakieś tereny z tego co ogarniam. Frost Mountains, czyli biomy. Save i proszę, gdzieś tutaj powinien być, o, domek. I patrzcie, i mam taki kolorek beacona. I co jest fajne, że jak się do tego podejdzie, to to znika. I to jest genialne, to jest po prostu świetne, bo mnie zawsze wnerwiało w takich paczkach to, że jak się podchodziło, to dało się wejść w to i to zasłaniało po prostu. Czemu mam dalej autojumpa? Przecież wyłączyłem autojumpa. Okej. Pomijając, więc no tu jest naprawdę masa rzeczy, masa, masa i jeszcze raz masa. Teraz tak, questy tutaj jakieś były. Tutaj są questy w ogóle, itp., itd., naprawdę. Bloki, patrzcie. Jest jakiś automatyczny stół do zaklęć. Kurde, to jest tak. Patrzcie. Wiatrak jak z FNAF-a, no fuck. No to jest genialne, po prostu genialne. No ja nie mogę wyjść z zachwytu. Quests. The Journey. I tutaj mogę sobie wybrać klasę. I na przykład mogę być tym czarodziejem, łucznikiem, spelunker, to w sumie to nie wiem, to jest coś w roli górnika, ale to jest chyba wojownik Kilofem. Nie wiem, czy to nie jest coś w roli, wiecie, Tora czy coś, że jakieś młoty itp. No i zwykły ten, chciałem powiedzieć miecznik. Mój angielski naprawdę jest, można się załamać. Zwykły żołnierz po prostu. Ze zwykłym mieczem. I ja myślę, że to wszystko jest w Minecrafcie i to jest raczej takie bardziej standardowe, dlatego pójdę tak jak stółek. Pójdę po prostu w magię. Climb. Wstecz. I teraz mam quest complete, Path of Wizard i mam kurde jakieś tutaj itemki. Co to daje? 2 do zbroi, 4 do zbroi, 2 do zbroi. To daje 1 do zbroi, czyli to mogę podmienić. To daje 3 do zbroi, a to daje 4 do zbroi, a bo to są spodnie, dobra, nevermind. Tutaj mogę dać sobie czapkę, patrzcie! I te uszy! Jestem magikiem! Drugie pytanie. Dlaczego ja nie dostałem klaty? Smutne trochę. No, i jestem takim magikiem sobie. W ogóle tutaj są jakieś pierścienie. Ludzie, tu jest tyle do zabawy. W ogóle mamy pieska jako podstawę. Co też jest bardzo spoko jak dla mnie. Możemy mieć pieska. Oczywiście nazwiemy go Borys. Borys, ale to kiedy indziej, bo takiego nie mamy zbytnio jak. I mamy Magic Wand. Empty slot. Jak się z tego korzysta? Wow, co to jest za blok? Co to jest? Glina! Patrzcie! Glina w kamieniu. No, ja wam mówię, to jest po prostu genialne. Dobra, spróbujmy sobie nabić jakiś poziom. Na wybijaniu zwierząt raczej będzie najprościej. I think. O, i to też od stółka wiem. To są kwiatki, które mi są bardzo potrzebne, bo to mi daje. Jak to się nazywa? Magię. To mi daje magię. Te kwiatki dają mi esencję magii. Magic crystals. Magic crystal. O Boże. Może bardziej w polski. Naprawdę. Naprawdę. MJack, bardziej w polski. Nie wychodzi ci angielski, idź bardziej w polski. To daje mi kryształy magii, które później będą mi bardzo przydatne. Naprawdę będą mi bardzo przydatne, tak przynajmniej stółek mówił. Ja oglądam u stółka tą serię, bo od zawsze lubiłem Pingwin Paka i od zawsze lubiłem Minecrafta na modach Ureziego. Więc cieszę się, że wrócił w sumie do Minecrafta, naprawdę się cieszę. On też się jara tą paczką jak małe dziecko. Więc no super, po prostu super. Będę po prostu u niego oglądał odcinki, jak on tam będzie coś ciekawego, jakieś zagadnienia omawiał, to ja po prostu będę wtedy wiedział, co mam robić dalej, że tak powiem, bo ja i angielski to troszkę ciężko, a on i polski to trochę ciężko, więc no. Moglibyśmy się uzupełniać. Ja bym ogarniał po polsku, on by ogarniał po angielsku.
O, jakiś podróżnik. Hello. Jakieś tutaj przetargi. Bo ja dostałem tą książkę Maga. Czy nie mam, zobaczcie. Tutaj mam wszystko opisane, jakieś kurde, nie wiem. What the fuck w ogóle. Patrzcie, ile tego jest. Tutaj są jakieś magiczne many, zobaczcie. Mana, kuźwa, różdżka nowa. Stół jakiś do zaklęć. Co jest? Naprawdę, ludzie, my tu się zgubimy. Ja tu się zgubię. Bo was to będzie mało interesować. Chociaż, no dobra, będzie was interesować, bo to, czy ja się zgubię, będzie zależeć od tego, jak ciekawy odcinek będzie. Tutaj mam w ogóle od razu kopalnię. Może spać tylko w nocy, no spoko. Właśnie, jaki my mamy tryb? Weźmy trudne. Bierzemy trudne. Co to puka? Co to tak bije? Nie rozumiem tego. Okej, idziemy spać. W ogóle jest minimapa, co też już zdążyliście się raczej kapnąć, bo przecież checkpointy to już minimapa, a minimapa raczej się rzuciła wam jako jedna z pierwszych rzeczy w oczy. Przede wszystkim chcę sobie nabić ten piąty level. A że ja na razie nie widziałem żadnych dungeonów, oprócz tego tam czegoś dupnego tam na horyzoncie gdzieś. Chyba tam to było. Do czego wolę się na razie nie zbliżać. Bo wiecie, to może się dla mnie bardzo źle skończyć. O, tego czegoś. To wygląda co najmniej koksiarsko, więc no... Raczej nie na mój poziom. I think... Co to? What the fuck? Co to jest? Au! Fuck. What? Jakieś nowe drzewo w ogóle. Co to jest? Co on sadza drzewkę? Ja mogę wziąć jakoś od ciebie tą sadzonkę, aby ci ją dać? Fuck. Nie chciałem tego sadzać. Chyba, że muszę dać ci taką sadzonkę, jak trzymasz. Jak trzymam tą sadzonkę, to on za mną podąża. Jakoś dziwnie ten. O, patrzcie. I co, jeśli ja teraz na przykład każę mu podążać za mną, przyjść na przykład tu i posadzę sadzonkę, to on co zrobi? Aha, będzie miał na mnie wyjebane. No nie, no spoko, dobra. Never mind. Ej, dobra, idziemy tam. Jolo, kurde. Ta seria ma być ciekawa. Ta seria ma być, kurde, na krawędzi życia. Co to jest? Co? Jakiś lepszy miecz dostałem. Jakiś mocno lepszy miecz. To był jakiś ten, tak jakby loot chest. What? Dobra, never mind. I w ogóle to może być taka seria, gdzie na niektóre odcinki będę mógł kogoś zapraszać. Aktualnie mam zamiar nagrać 2 godziny materiału, kurde, pociąć na 4 odcinki i wrzucić je od razu codziennie. Wow. Aż mi FPS-y spadły. O kurde, ale mam lagi. Wait, to musi mi się troszkę wczytać. Przepraszam, ale na to nie mam zbytnio wpływu. Format wyczyścił mi cały komputer. So... What? Co to jest? Fragment kresowy, co? Ja z tego perłę mogę zrobić? Fragment lapisu lazuli? Przyjaciel pająk? Co? Wall climb? Wait. Czy ja tego mogę jakoś tutaj użyć? Jakoś założyć na siebie? Cokolwiek? A może tutaj? Nie?
No bo to mi daje coś tam, wspinanie się. Zobaczcie, jump boost. Oh! Patrzcie. Mogę wspinać się po ścianach. Mam jump boosta. Delikatne opadanie. I mogę się wspiąć i się zatrzymać. A jak są pajęczyny? Jak działa pajęczyna? Jak ja mogę? Gives you string. Favorite food, raw meat. Jakie mogę ci mu to dać? Nie wiem, jakoś. Przyjaciel pająk. Nie wiem, co ja znalazłem, ale to jest naprawdę bardzo fajne i ciekawe. Szczerze mówiąc. No bo no, takie wspinaczki plus jump boost to mi się naprawdę bardzo przyda. Okej, książeczki sobie weźmiemy. Ej, to jest naprawdę genialne, bo teraz mogę po byle jakiejś ścianie sobie zeskoczyć. I po byle jakiejś ścianie mogę sobie się wspiąć. Fuk. Ej, to jest genialne, patrzcie. Mogę się wspiąć pomimo tego, że nie ma lian. Jeszcze kurde jump boosta mam. Ja jego. Co ja właśnie znalazłem? Co ja właśnie znalazłem? Ja jego. No i właśnie to jest magiczne w takich paczkach. Właśnie to uwielbiam w takich paczkach, że to jest mnóstwo rzeczy nowych do odkrywania po prostu. Przyjaciel pająk. No kuźwa. Kto by pomyślał? Aha, i włącza mi się mój znienawidzony tryb. Czyli jeśli czymś się zbytnio jaram pod względem jakiegoś gameplayu czegoś, albo pod względem na przykład, że gdzieś mam jechać albo coś, na przykład do kina, to mnie zwykle tak jakby lekko ze stresu zaczyna brzuch boleć. I właśnie teraz też mnie boli. To nie jest zbyt fajne. Ała. Brzuch mnie zaczyna boleć. Nie podoba mi się to. Au, ale to do jakiegoś tam momentu tylko. Ale po ścianach mogę się wspinać. Kurde, ludzie! Ja chyba nie mam zbytnio nawet pojęcia, jak bardzo fajną rzecz znaleźliśmy. O, oh, fuck. Jednym słowem poczułem się zbyt pewnie. Dobra, never mind. Ja, to jest genialne, tylko jak to mi. A, co jakiś czas po prostu daje mi sam z siebie nić do ekwipunku. O, zarąbisty jest ten przyjaciel pająk. O wiele łatwiej mogę się wspinać. No zobaczcie! No, no geniusz! No kocham! 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 Uwielbiam, po prostu kocham. Nie no, kurde, ta seria naprawdę. To jest Minecraft, który mi się nie znudzi. To jest Minecraft, którego szukałem. Zwykłe przetrwania zawsze mi się szybko nudziły, co było widać na seriach różnych. Naprawdę bardzo szybko mi się nudziły takie serie i ubolewałem nad tym, bo ja chciałem właśnie czegoś nowego, niestandardowego, nie to, co znam z normalnego Minecrafta. Co jest tu, całe miasto jakieś. Nie to, co znam z normalnego Minecrafta. Chciałem czegoś nowego, nowych doznań, nowych misji, nowych wyzwań. No, fuck, wejdź tu. Czegoś totalnie nowego. I właśnie teraz to znalazłem.